Drodzy panowie, chcę was poinformować o czymś banalnie prostym. To znaczy, wszyscy wiemy, że dla kobiety najważniejsze jest bycie kochaną, że każda kobieta chce czuć się kochana. Ale w jaki sposób ten facet może, ten mężczyzna może przekonać kobietę, że ją kocha i że on jest właściwym wyborem? I tu po bardzo, bardzo, bardzo długim zastanowieniu się, po przeprowadzeniu kilku doświadczeń życiowych, stwierdzam, że dla kobiety istnieje, dla kobiety istnieje taka ważna cecha u mężczyzny, powodująca, że kobieta czuje się z tym samcem dobrze. To znaczy, kobieta chce się czuć dobrze z samcem, chce być nie tylko przez niego kochana na przeróżne sposoby, kobieta chce się czuć przy tym samcu bezpieczna. To znaczy, chce, żeby on dawał jej poczucie bezpieczeństwa. I co ma zrobić facet, żeby kobiecie dać to poczucie bezpieczeństwa, żeby jej dać tę świadomość, że przy nim może czuć się bezpieczna. I przechodzę teraz do sedna. Uważam, i zresztą nie tylko ja, że tym elementem jest, uwaga, równowaga psychiczna samca. To znaczy, jeżeli samiec kocha kobietę nad życie, a nie jest zrównoważony i tłumaczy swoje zachowanie ogromną miłością, to owszem, może to być całkiem miła sytuacja przez krótki czas. Natomiast nie jest to podstawa trwałego związku. Owszem, facet, który dysponuje ogromną miłością do kobiety, a nie posiada równowagi psychicznej, może się w niektórych sytuacjach nadawać na kochanka krótkotrwałego. Owszem, może to być całkiem udana jazda kolejką górską z dużą ilością adrenaliny. Natomiast kobieta pragnąca stworzyć trwały związek z facetem, to przede wszystkim oczekuje od niego równowagi psychicznej. Natomiast, żeby facet miał takową równowagę psychiczną, żeby posiadał, emanował tym, to potrzebuje stabilnego poczucia własnej wartości. Kto nie wie, jak to osiągnąć, proszę o kontakt.